Orzechy są cenną grupą żywności, której nie powinniśmy omijać w naszym codziennym jadłospisie ze względu na ich właściwości prozdrowotne. Orzechy to bardzo dobre źródło białka czy błonnika prokarmowego, składnika, który chroni przed zaparciami, a także przed nowotworem jelita grubego czy okrężnicy. Orzechy to też dobre źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych, które wykazują działanie przeciwzapalne i obniżają ryzyko rozwoju blaszki miażdżycowej, zawału serca czy udaru mózgu. Niezależnie od rodzaju orzechów są one doskonałym źródłem mikro- i makroskładników. To doskonałe źródło potasu, który warunkuje prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśni, magnezu, który chroni mięsień sercowy przed niedotlenieniem i niedokrwieniem, czy wapnia, który wpływa na proces kościotworzenia, co jest bardzo istotne w przypadku dzieci, młodzieży, a także osób starszych, którym niestety wraz z wiekiem ryzyko złamań znacznie wzrasta. Zostało udowodnione, że orzechy wpływają na profil lipidowy czy poziom cukru we krwi, dlatego powinny być jak najbardziej spożywane również przez pacjentów z cukrzycą typu drugiego, nadciśnieniem tętniczym czy pacjentów z zespołem metabolicznym. Ponadto regularne spożywanie orzechów pozytywnie wpływa na poziom cukru i cholesterolu we krwi. To znaczy, że odpowiednia dawka orzechów może nam pomóc wyrównać profil lipidowy, czyli poziom cholesterolu całkowitego, frakcja LDL, pomaga podnieść frakcję dobrego cholesterolu HDL, a także pomaga obniżyć poziom trójglicerydów. Orzechy są smaczną i zdrową przekąską i z powodzeniem powinny stanowić element naszego jadłospisu. Natomiast nie powinniśmy zapominać, że są produktami wysokokalorycznymi. Towarzystwa naukowe, m.in. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, zaleca, aby regularnie spożywać odpowiednią dawkę orzechów i wynosi ona 30 gram. 30 gram odpowiada mniej więcej zaciśniętej pięści, czyli naszej garści orzechów i taka ilość jest jak najbardziej zalecana. Wybierając orzechy w sklepie, wybierajmy najbardziej naturalne, czyli nieprzetworzone. Obecnie możemy spotkać się właśnie z orzechami naturalnymi albo poddanymi jakimś procesowi technologicznym, na przykład możemy się spotkać z orzechami solonymi, prażonymi czy niesolonymi, ale z jakimiś dodatkami smakowymi, na przykład z czekoladą. Niestety produkty te nie są produktami pożądanymi i nie są zdrowymi przekąskami. Tutaj mam właśnie do porównania orzechy ziemne w karmelu i tradycyjne orzechy włoskie. Orzechy ziemne w karmelu na pierwszym miejscu mają wymienione orzechy ziemne w ilości 64%, a następnym składnikiem jest niestety cukier i syrop maltozowy. Także tych orzechów unikajmy i wybierajmy te najbardziej naturalne, nieprzetworzone i one powinny stanowić zdrową przekąskę jako alternatywę do słodyczy.